Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym webinarze, w którym uczestniczą osoby, które korzystają z produktów, z suplementów NatureDay. Dzisiaj poniedziałkowy nasz webinar będzie dotyczył suplementacji, która będzie wspomagała nasz układ nerwowy. Ja nazywam się Janusz Wietycha, jestem lekarzem medycyny, dietetykiem i fitoterapeutą. Łączę te trzy elementy, zawsze staram się w naszych spotkaniach opowiedzieć troszeczkę o dolegliwościach, o problemach zdrowotnych i później szukamy rozwiązania, to znaczy szukamy preparatów, które mogłyby nam pomóc w problemie, który omawiamy. A dzisiejszy temat to jak dbać o zdrowie i sprawność umysłu, sprawność mózgu. Temat jest, wydaje mi się, na fali. Część dzieciaków zaczęła ferie, tych młodszych część rozpocznie już niedługo. Natomiast, kochani studenci, rozpoczęli już sesję, walczą, uczą się i odrobinę takiego dobrego, szybkiego uczenia się i sprawności mózgu by się im przydało. W związku z tym, z szacunku do ich umiejętności i żeby jeszcze lepiej pozdawali te egzaminy, ale nie tylko. Również dla nas na co dzień, żeby nasz umysł pracował lepiej. No i dla osób starszych, seniorów naszych, tak, 70-80, po to, żeby nie zachorowali na Alzheimera, żeby nie było problemów z demencją, tak, żeby byli sprawni. Nawet jeżeli ciało nie będzie tak już sprawne jak za młodu, to żeby umysł pozostał jasny. I słuchajcie, to się da zrobić, tak? Tym bardziej, że jak za chwileczkę się przekonamy, będziemy omawiali kilka zagadnień. Choroba Alzheimera jak do dzisiaj nie do końca ma poznaną przyczynę. Mówi się o kilku powodach powstania choroby Alzheimera, ale tak naprawdę zobaczycie, że jak się ćwiczy ten umysł i suplementuje odpowiednio, to możemy osiągnąć bardzo dobre efekty. Zacznijmy od pewnego bardzo ważnego wprowadzenia. Przez wiele lat wszyscy w medycynie myśleli i tak też przekazywali tę informację, że układ nerwowy, że nasz mózg się nie zmienia, że właściwie jak już dojrzeje ten nasz mózg, to nasze komórki tylko umierają. I wyobraźcie sobie, że po wielu, wielu latach poszukiwań stwierdzono, że to nie do końca jest prawda. A to jest ważne dzisiaj, dlatego że będziemy mówili o wspieraniu mózgu w jego pracy, czyli czy suplementując, ćwicząc nasz umysł, można poprawić jego budowę i odbudować komórki nerwowe, albo czy można odbudować te synapsy, połączenia pomiędzy komórkami nerwowymi. Przez wiele, wiele lat naukowcy zastanawiali się, czy to jest możliwe. No i teraz zobaczcie, jakie proste doświadczenie zostało zrobione, właśnie przełomowe. Tak? Jeden z naukowców, zresztą laureat Nagrody Nobla za właśnie badania nad pamięcią, nie wykorzystał bardzo skomplikowanego do badań mózgu człowieka, tylko wykorzystał prostszy mózg ślimaka i ten ślimak pomógł nam zrozumieć i udowodnić, wyobraźcie sobie, że mózg, który ćwiczy, który poznaje coś nowego, ten mózg się poprawia, jego budowa, tak, lepiej funkcjonuje, wzrasta ilość połączeń nerwowych. Natomiast kiedy robi coś, co robi zazwyczaj z przyzwyczajenia, ilość komórek, ilość synaps maleje. Zaczęło się od takiego doświadczenia, ktoś z Państwa mógłby powiedzieć, a śmieszne to nawet, jak ślimak, jakieś badania, co ma ślimak do ludzi. No tak, ale umysł człowieka jest mózgiem bardzo skomplikowany i trzeba było w krótkim czasie udowodnić, że mózg potrafi się regenerować.
No i w ten sposób po raz pierwszy udowodniono, wiecie, jest wiele badań naukowych, czasem niektóre odkrycia powstają przez przypadek i to pierwsze badanie pozwoliło nam spojrzeć na to w inny sposób. A warto też wiedzieć, że w innych badaniach w 1998 roku udowodniono, że dorosły ludzki mózg się regeneruje, to znaczy, że powstają tam nowe neurony i przebudowuje się sieć synaptyczna, czyli sieć połączeń. Czyli jeżeli będziecie Państwo pamiętać, żeby czytać, uczyć się gry na instrumentach, żeby rozwiązywać krzyżówki, żeby rozmawiać z ludźmi na nowe, ciekawe tematy, żeby poznawać nowe zagadnienia nieustannie, czy na przykład malować. Będziecie ćwiczyć ten mózg, jest ogromna szansa, że wasz mózg będzie nieustannie się regenerował i będzie mniejsza szansa, że gdzieś tam w późnej starości będziecie mieli problemy z demencją czy z chorobą Alzheimera. Warto to zapamiętać, słuchajcie. To jest jedna z najważniejszych rzeczy dzisiaj. Czego potrzebuje mózg, żeby dobrze pracować? No więc pierwsza i najważniejsza rzecz to taka, że mózg potrzebuje wyzwań. Mózg potrzebuje nowych informacji. Mózg nie odpoczywa w nocy. Kiedy my śpimy, mózg układa sobie informacje, z którymi zapoznał się w ciągu dnia. Nieprawdopodobny komputer, który cały czas pracuje. I teraz też kilka ciekawostek, zanim sobie przejdziemy do tego, jak ten mózg działa, co może powodować jego uszkodzenie i ewentualnie później dowiemy się, jakie suplementy, jakie ekstrakty ziołowe, czy jakie inne substancje będą pomagały w rozwoju i regeneracji mózgu. Po pierwsze, ciekawa rzecz. Mózg w ponad 70% składa się z wody. Pobiera ogromną ilość tlenu, słuchajcie, bo tlen to jest energia. Zużywa 30% wody, którą pijemy, i 40% składników odżywczych. Wyobrażacie sobie? Chociaż z ciekawostek przypominam, słuchajcie, że cholesterol, który zjadamy, to nie jest ten sam cholesterol, który jest w mózgu. Mózg produkuje swój własny. To jest taka ciekawostka. Mózg jest zbudowany z około 80-90 miliardów neuronów. Tak? Mózg cały czas pracuje. 70 tysięcy myśli dziennie, 100 megabajtów informacji na sekundę. Ciekawostka jest taka, że mózg nie czuje bólu, czyli kiedy operujemy mózg, ta sama tkanka mózgu nie jest unerwiona, on nie czuje bólu. No i to, co mówiłem, mózg w nocy pracuje, układa sobie to, z czym spotkał się w ciągu dnia. Czyli kiedy patrzymy na mózg, na te wszystkie elementy jego funkcjonowania, to warto również pamiętać, że poza tym, co my na co dzień obserwujemy gdzieś w naszym życiu, zwracamy może na to uwagę, czyli potrafimy mówić, mamy oczy, widzimy, słyszymy, mamy narządy zmysłów, to mózg, popatrzcie, potrafi sterować również naszymi kończynami, naszymi palcami. Mamy bardzo chwytne ręce, potrafimy bardzo wiele trudnych rzeczy wykonać, których nie potrafią zwierzęta, więc ilość informacji, ilość zagadnień, którymi zajmuje się mózg, jest naprawdę ogromna. Warto przypomnieć również, bo część osób się martwi, a pojawiają się różne problemy z koncentracją, z pamięcią, zaburzenia jasności umysłu i przypominam Państwu, że mieliśmy do czynienia z tak zwaną mgłą covidową. Na szczęście ta mgła covidowa jest procesem odwracalnym i nie jest to coś, co uszkadza mózg trwale. Niemniej rzeczywiście, słuchajcie, ludzie byli przerażeni, bo tracili możliwość zapamiętywania prostych rzeczy, tracili koncentrację, pojawiała się depresja, osłabienie nastroju. No słuchajcie, no naprawdę ciężka sytuacja, szczególnie dla osób pracujących zawodowo czy intensywnie pracujących umysłowo. Tak? Ale na szczęście proszę pamiętać, że mgła covidowa jest procesem odwracalnym. Czyli tutaj taki element, o którym już wspomniałem, żeby nasz mózg pracował prawidłowo,
to to, żeby dawać mu coś do nauki. Bo kiedy go stymulujemy, pomagamy mu w regeneracji. Proszę o tym pamiętać. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jest to element medycyny fundamentalnej, o której myślę Państwo pamiętać. Otóż nasz mózg odpoczywa i potrzebuje relaksu i zdrowego snu. I warto o tym pamiętać. Jeżeli mamy zaburzenia snu, jeżeli jesteśmy zmęczeni, jeżeli nie mamy czasu na relaks, jeżeli żyjemy w nieustannym stresie, nasz mózg przestaje prawidłowo funkcjonować, czyli taka samozaciskająca się pętla. Trzeba w pewnym momencie po prostu odpuścić, odpocząć. Na pracę mózgu wpływa bardzo pozytywnie aktywność fizyczna, słuchajcie. To jest rzecz udowodniona, jak również dieta bogata w oleje. Tylko tutaj podkreślam, oleje w moim rozumieniu cenne to są oleje nieroślinne. Tylko to są oleje takie jak oleje z ryb, czy tak jak omega-3 oleum z sardeli peruwiańskiej. Dlatego, że szanowni Państwo, za chwileczkę też to przypomnę, omega-3 i omega-6, takie dwa rodzaje kwasów wielonienasyconych, które występują na przykład w tranie, ale występują też w oleju rzepakowym, tak i tak dalej. Proszę pamiętać, że omega-3 ma wspaniałe właściwości zdrowotne. Natomiast omega-6 ma odwrotne do niej właściwości. Czyli my musimy zjadać więcej omega-3 niż omega-6, żeby właściwości zdrowotne oleju były zachowane. Zatem wzorcem kwasów wielonienasyconych nie są wcale oleje roślinne. Proszę o tym pamiętać. Wzorcem olejów są oleje z ryb czy owoców morza. I jak zobaczycie na zestaw, który dzisiaj będziemy omawiać, który będę chciał przypomnieć, to będą to oleje CBD, czyli przypomnimy sobie nasz wewnętrzny układ kanabinoidów, powiemy sobie o ekstraktach roślinnych, które stymulują nasz mózg, układ nerwowy do lepszej wydolności. Myślę, że o miłożą to Państwo pamiętacie, ale powiemy sobie jeszcze kilka innych przykładów. I mamy również omega-3, czyli omega oleum forte IQ. Jest to bardzo ważny preparat z tych nowszych, czyli CBD i omega oleum, gdzie OptiMind był już troszeczkę wcześniej. To jest niesamowicie skuteczne połączenie, szczególnie u osób, które mają problemy z pracą mózgu w różnych dolegliwościach. Zaraz sobie o nich powiem. Nasz mózg zawiaduje zatem, właściwie steruje wszystkimi elementami naszego organizmu i warto tylko przypomnieć, że mamy te nasze wyższe elementy jego funkcjonowania, takie jak pamięć, koncentracja, tak, a czy te, które możemy kontrolować, czyli na przykład ruch, aktywność fizyczna, jak również mózg ma tą część, w której my nie mamy na to wpływu, my możemy tylko być biernym uczestnikiem pracy naszego mózgu, na przykład jak pracuje nasze serce, nasz żołądek czy nasze płuca, tak? Czyli ten tak zwany układ autonomiczny. Z takich definicji, które warto sobie przypomnieć, myślę tak króciutko, to to, że pamięć należy do czynności poznawczych. Czyli pamięć sama w sobie jest nam potrzebna do tego, żebyśmy mogli obserwować, przechowywać, zapamiętywać, a później odtwarzać sobie coś, z czym się spotkaliśmy. Zwierzęta również mają pamięć, ona jest bardziej połączona z instynktami, czyli kojarzą coś, co jest bezpieczne i coś, co jest niebezpieczne i szybko reagują. Pamięć jest bardzo niejednorodna, na nią składa się bardzo wiele różnych procesów i warto wyróżnić tutaj pamięć krótkotrwałą, tą świeżą i tą długotrwałą, tą z dzieciństwa, te nasze wspomnienia, które gdzieś tam wiele, wiele lat są przechowywane w naszej głowie. Tutaj
Mówiąc o tym, warto pamiętać, że w DMI w wieku podeszłym to zapamiętywanie jest słabsze, natomiast nasza pamięć krótkotrwała niestety czasem właściwie przestaje istnieć, tak, w chorobie Alzheimera. Więc tutaj ta pamięć krótkotrwała jest uszkodzona, natomiast ta pamięć długotrwała utrzymuje się, natomiast no, później zdarza się, że takie osoby starsze są skołatane troszeczkę, tak? No bo przychodzi ktoś, to może być nawet syn, to może być wnuczek, i mylą te osoby, nie rozpoznają już tych osób, czyli dochodzi już do uszkodzenia głębszych pokładów kory i ta pamięć długotrwała już w pewnym momencie też może przestać funkcjonować. Pamięć jest też podstawowym mechanizmem przechowywania naszych doświadczeń i jest też inne zagadnienie, czyli koncentracja, to jest umiejętność skupienia uwagi. Zwróćcie Państwo uwagę, jakie to jest niesamowite zjawisko. My mamy 85 miliardów neuronów, ale kiedy budzicie się rano, to od rana do wieczora, można by to powiedzieć, ta linia, ten ciąg wydarzeń tego, o czym myślimy, jest tak zbudowane, że właściwie idziemy taką ścieżką, jak przez las, wąską ścieżką myśli. Zdarzają się choroby, w których dochodzi do rozdwojenia, tak? Czyli mamy jakieś na przykład schizofrenię, czyli rozdwojenie procesów myślenia, kiedy człowiek właściwie nie jest w stanie się skoncentrować, tak? Ten mózg się szamocze, bo nie ma jednej ścieżki myśli. Więc umiejętność koncentracji jest również ważnym elementem funkcjonowania mózgu. Warto, mówiąc o tych definicjach, chcę, żebyście Państwo sobie wyobrazili obszar, na którym pracujemy, tak? Ja o jakich elementach mówię. I tutaj troszeczkę wprowadzimy już elementy problemów zdrowotnych, czyli zaburzenia pracy mózgu mogą być wielokierunkowe. Jednym z tych zaburzeń może być zaburzenie pamięci. Jest kilka rodzajów, kategorii, lekarze zawsze lubią te kategorie różne. I możemy mieć ilościowe zaburzenia pamięci, dysmnezję lub jakościowe zaburzenia pamięci, czyli paramnezję. Tak? Jeżeli ktoś traci pamięć, mamy amnezję. I najcięższy stopień zaburzeń pamięci, mówimy tutaj o chorobie, to są demencje, otępienia. I to jest taki zespół objawów, on jest bardzo niejednorodny, który charakteryzuje się licznymi zaburzeniami wyższych funkcji mózgu. Pamięć, proces myślenia, orientacja czasu, przestrzeni, tak, miejsca, rozumienie, liczenie, zdolność uczenia się, mowa oraz wykonywanie złożonych czynności ruchowych, takich, które wymagają wielu różnych czynności i reakcji mózgu, czyli prowadzenie samochodu, pisanie na klawiaturze. I otępienie, szanowni Państwo, występuje można by powiedzieć i rzadko, i nie. Występuje w około 1% populacji ogólnej, większości osób po 60 roku życia. W chorobach zwyrodnieniowych, do których należy choroba Alzheimera, dochodzi do gromadzenia nieprawidłowych białek w wyniku zaburzeń metabolizmu i niszczenia komórek kory nerwowej, natomiast drugi rodzaj to są choroby naczyniowe, w których dochodzi do niedotlenienia, niedokrwienia neuronu, komórki nerwowej. Sama choroba Alzheimera jest, tak jak wspomniałem, chorobą zwyrodnieniową. Nie do końca znamy przyczynę tej choroby, nie do końca poznany jest mechanizm powstawania. Z takich elementów patologicznych to w strukturze mózgu powstają białka, które niszczą neurony, czyli komórki naszej kory mózgowej. Tak?
I pojawienie się właśnie tych patologicznych białek prowadzi do śmierci komórek mózgowych. Co jeszcze może wpływać negatywnie na pamięć i koncentrację? Otóż, szanowni państwo, kiedy mamy nadmiar ważnych informacji, czasem nawet to pomieszanie ważnych, nieważnych i nadmiar obowiązków, nasz mózg zaczyna się szamotać. Robienie kilku rzeczy naraz nas rozprasza, utrudnia segregowanie i zapamiętywanie informacji, a więc ta zdolność koncentracji jest bardzo ważna, jeżeli mówimy tutaj o dbałości o proces pracy naszego mózgu. Nasz mózg działa słabiej w coraz starszym wieku, stres bardzo źle wpływa na mózg, palenie papierosu i nadmierne spożywanie alkoholu. Szanowni państwo, zdarzają się również uszkodzenia mózgu spowodowane zatruciem organizmu, na przykład w niewydolności wątroby, czyli jakieś polineuropatie i uszkodzenia mózgu spowodowane toksynami, które występują w organizmie w związku z uszkodzeniem wątroby. Niedawno wspominaliśmy, rozmawialiśmy o wątrobie i tutaj warto przypomnieć sobie, że to są bardzo czasem dziwne objawy, słuchajcie. Pojawiają się różne depresje, jakieś takie dziwne zachowania. Ktoś mógłby powiedzieć, że powodem tego jest jakaś choroba mózgu. A wyobraźcie sobie, że pierwotnym powodem takich zaburzeń neurologicznych może być uszkodzenie wątroby. Co zatem sprzyja długoterminowej poprawie pamięci i zdolności skupienia? Po pierwsze, już powiedziałem o tym, ćwiczenia umysłowe, relaks, tak? Mogą być również substancje pobudzające, regenerujące i odżywiające komórki mózgowe. Zaraz o tym powiemy. Dotlenienie mózgu, nawodnienie organizmu, dobry sen, zbilansowana dieta i aktywność fizyczna, słuchajcie. Czyli tak naprawdę to, co na co dzień sobie przypominamy, kiedy mówimy o naszej medycynie fundamentalnej, to, czego państwa uczę, to, jaką prostą wiedzę przekazuję. Wyobraźcie sobie, że to wpływa na każdy element naszego życia i wpływa również na nasz mózg. Jakie ćwiczenia umysłowe możemy sobie robić? Słuchajcie, no bardzo proste. Zacznę od tego, że można się uczyć języków obcych całe życie. Można grać na instrumentach muzycznych, można malować, uczyć się na pamięć wierszy, uczyć się na pamięć numerów telefonów, a nie korzystać tylko z pamięci jakiejś tam. Grać w różne skojarzenia i historyjki, rozwiązywać krzyżówki i zagadki logiczne. I to są wszystko ćwiczenia. Jednym z elementów rozwoju mózgu jest również to, kiedy mam przyjemność przygotowywać się na spotkanie z państwem, analizować różne informacje z publikacji naukowych, którymi się później z Państwem dzielę. To pozwala również temu mojemu mózgowi się lepiej poczuć, regenerować. Tak? To jest ważny element takiej codzienności. Mówi się nawet, szanowni państwo, i zachęcam tutaj do jednej rzeczy. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Czy słyszeliście o tym, że najprościej można nauczyć się czegoś, ucząc innych? Dlaczego o tym mówię? Chcę państwa zachęcić, żebyście państwo korzystali z zakładki edukacja, którą mamy w Naturday. Chciałbym, żebyście państwo zajrzeli czasem do filmów, które tam są opublikowane, żebyście sobie najpierw je przypomnieli, później postarali się zapamiętać najważniejsze elementy, a następnie zadzwonili do swoich znajomych, którzy jeszcze nie wiedzą, że macie taką fajną rzecz jak produkty Naturday, żebyście się z nimi podzielili. Dzięki temu oni dowiedzą się czegoś nowego, a wy będziecie regenerować wasz mózg i rozwijać nasz biznes, naszą wiedzę na temat tego, w jaki sposób można suplementować super preparaty w różnych problemach zdrowotnych. Zobaczcie,
dzieląc się wiedzą, możemy nie tylko cieszyć się naszą społecznością, naszą grupą, ale również tym, o czym mówimy dzisiaj, dzieląc się wiedzą, po prostu ćwiczycie umysł. Zachęcam, naprawdę. Warto o tym pamiętać. No dobrze, no to czym nakarmić ten nasz mózg, żeby mógł prawidłowo funkcjonować? Szanowni Państwo, ja jestem przekonany, jak patrzę na zacne grono, które dzisiaj jest na naszym webinarze, że wy wiecie prawie wszystko na temat olejów CBD, preparatu OptiMind, mieszanek ziołowych tam zawartych, czy bakopa, czy miłożąb i oleju z sardeli peruwiańskiej z wszystkimi dodatkami, o którym zaraz powiem. Myślę, że to wiecie. Teraz powtarzamy sobie te najważniejsze elementy, żebyście Państwo mogli sobie jeszcze lepiej przyswoić, przypomnieć kluczowe elementy i żebyście mogli przypomnieć sobie, do kogo możecie zadzwonić, żeby mu pomóc, żeby powiedzieć mu, że mamy takie preparaty. Zaczniemy od full spektrum oleju CBD. Jak Państwo pamiętacie, tworząc, a to jest niedawno powstały przecież produkt, zresztą uwielbiam go, on chyba może roczek ma raptem, My Life, czyli specjalnie zrobiona marka CBD full spektrum, to jest bardzo ważne, czyli ekstrakt z rośliny, z konopi siewnej, zawierające wszystkie elementy tam w formie ekstraktu. To przypominam tylko, że zdarzają się preparaty na rynku, tak zwane izolaty, które zawierają CBD, ale nie zawierają innych kanabinoidów. Miesza się taki izolat z jakimś olejem, tak? Te preparaty są wielokrotnie tańsze. Proszę pamiętać, że różnica skuteczności jest gigantyczna, dlatego że synergia działania kanabinoidów, które powstają w oleju full spektrum, to nie jest to samo, tak? Bo jest wielokrotnie silniejsze od zwykłego izolatu CBD umieszczonego w jakimś tam oleju. Czyli co takie CBD potrafi robić? Ano przypominam, neuroprotekcja, sama nazwa mówi, jak to działa, czyli ochrona mózgu, na przykład w chorobie Alzheimera, wsparcie dla osób ze stanami depresyjnymi, lękowymi, zalecane osobom z chronicznie narażonym na stres, polecane dla osób z niską jakością swojego snu. Natomiast w medycynie, szanowni Państwo, preparaty lecznicze stosujemy w lekoopornej padaczce. Również w innych chorobach, łącznie z testami w stwardnieniu rozsianym i chorobie Parkinsona. Oczywiście mówimy tu o preparatach leczniczych, nie mówimy o suplementach. Jest jeszcze jeden aspekt, proszę pamiętać, że full spektrum olej CBD jest dopuszczony do użycia, dlatego że zawiera prawidłową ilość THC, tak, który występuje w konopi indyjskiej w dużej ilości i ma właściwości, no, nazwijmy, narkotyczne. Tak przynajmniej jest nazywany, chociaż przyznam się szczerze, że do właściwości narkotycznych to chyba jest mu daleko. Ma świetne właściwości lecznicze, dlatego preparaty lecznicze z THC i CBD stosujemy na przykład u dzieci w lekoopornej padaczce. Teraz jedna rzecz taka, którą chcę uwypuklić, słuchajcie. Kiedy mówimy o suplementacji jakiegoś preparatu, to mówimy o uzupełnianiu niedoborów. Zdarzają się takie osoby, które mówią, ach, ten olej CBD, to nawet ten full spektrum, to jest do niczego, on w ogóle nie działa. Albo jest zepsuty, albo jest źle zrobiony. Szanowni Państwo, przypominam, człowiek posiada nasz wewnętrzny układ endokanabinoidowy z receptorami tegoż układu, które dzielimy na dwie grupy, CB1 i CB2. One występują w różnych częściach ciała, mają również różny sposób działania efektorowy. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że full spektrum CBD zadziała u osoby, szczególnie zadziała u osoby, u której występuje niedobór jego własnych kanabinoidów.
I wtedy suplementujemy, czyli uzupełniamy jego niedobór. Znam osoby i nawet mam takie kilka osób, pacjentów, a jedną to, a można by powiedzieć, ale powiem Państwu żartem, jaki mi opowiedziała, bo stosowała olej CBD i powiedziała, że na nią nie działa. I wtedy uśmiechnęła się i powiedziała, no tak, ale jak ja byłam na studiach, to jak spróbowałam tej wersji takiej z olejem THC w formie tych papierosów, to na wszystkich to działało, ale na mnie nie. Czyli zobaczcie, pamiętajcie o biochemii mózgu i pamiętajcie o naszej wewnętrznej wydolności układu kanabinoidowego. Będą osoby chore, którym suplementujecie olej CBD i one natychmiast zauważą efekt. Będą takie, które zauważą po miesiącu, po dwóch, stopniowo będziecie uzupełniać te kanabinoidy, ale będzie niewielka grupa osób, na którą kanabinoidy nie zadziałają, tylko inne ziołowe na przykład preparaty, ponieważ będą mieli wystarczającą ilość własnych, produkowanych przez ich organizm kanabinoidów. Warto to zapamiętać, bo spotkacie się z zastrzeżeniem, że nie wiem, tam 5 na 100 powie, że nie działa. No to są ci szczęśliwcy, którzy po prostu mają dużo własnych kanabinoidów i nie muszą ich suplementować. Mogą sobie olej omega-3 suplementować, OptiMind, mogą sobie inne preparaty suplementować, oleju CBD nie muszą, tak? Natomiast to jest pewna wąska grupa i warto o tym pamiętać, żeby się nie zniechęcać, tylko rozumieć, że full spektrum olej CBD, gdybyśmy szukali definicji suplementu, jest najdoskonalszą formą suplementu, bo on po prostu uzupełnia niedobory. Dosłownie. Dosłownie uzupełnia niedobory. A nasz endogenny kanabinoid, między innymi anandamid, tak, jest neuroprzekaźnikiem, czyli my jakby obserwując nasze wewnętrzne kanabinoidy, domyślamy się później i łączymy pewne fakty, jak też będzie działał zewnętrznie podany CBD, tak, podobny do anandamidu jako neuroprzekaźnika. A anandamid, nasz neuroprzekaźnik, który sami produkujemy, poprawia nastrój i zmniejsza wrażliwość na ból. Zobaczcie, że badania w zastosowania CBD czy innych kanabinoidów bardzo mocno podkreślają na przykład zastosowanie w fibromialgii czy w zespołach bólowych, tak, oraz u osób osłabionym nastroju. Jak również warto pamiętać o tym, że sam CBD wspiera nasz organizm w tym, bo hamuje enzym, który rozkłada anandamid. Czyli co on robi? On zwiększa poziom aktywnego anandamidu w naszym mózgu. Czyli jeszcze raz, CBD pomaga naszemu wewnętrznemu anandamidowi w tym, żeby go było po prostu więcej. Tak? Bardzo prosta, fajna relacja. I jak się długo podaje, to te efekty są naprawdę fajne. Jeszcze jest kilka takich elementów zdrowotnych, na które chciałbym zwrócić uwagę. Nadmierna ekscytacja mózgu, słuchajcie, może powodować problemy zdrowotne. Może powodować uszkodzenia mózgu. Nadmierna ekscytacja. I zdarza się, że w różnych chorobach neurodegeneracyjnych, takich jak stwardnienie rozsiane, a nawet choroba Alzheimera, czy po urazach mózgu, albo po udarze mózgu, czyli niedotlenienie albo krwotok mózgu, zdarza się właśnie to uszkodzenie związane z nadmierną aktywnością. Ten rodzaj toksycznej właściwości mózgu występuje również jako jeden z mechanizmów powstawania padaczki. Tak? I tutaj ważna jest rola kanabinoidów w tym, żeby zmniejszać tą nadreaktywność mózgu, która może powodować uszkodzenia mózgu. Stąd zobaczcie, że zmniejszenie uszkodzeń komórek mózgowych
jest również na poziomie wolnych rodników. Czyli jeżeli dochodzi do procesów powstawania dużej ilości wolnych rodników, które niszczą również nasze komórki nerwowe, na przykład w chorobie Alzheimera, w Parkinsonie, miażdżycy tętnic mózgowych, to CBD posiada silne właściwości przeciwutleniające i działając na receptory, te nasze wewnętrzne receptory kanabinoidów, zmniejsza poziom uszkodzeń oksydacyjnych mózgu. Kolejne, absolutnie drogocenna rzecz. Muszę Państwu powiedzieć, że tak ta przyjemność kreacji i tworzenia tych preparatów w Nature Day, kiedy powstają takie wiekopomne dzieła jak Omega Oleum Forte IQ, sprawia mi ogromną radość. Muszę Państwu powiedzieć, że to jest taki preparat, z którego ja się, to jest jeden z najważniejszych, tak jak CBD, OptiPro Bio, czy Neurostres, który mam, tak, no, jakby bardzo wiele wspaniałych mieszanek. To Omega, bardzo długo na nią czekałem i naprawdę nawet, przecież mamy jeszcze Omega w kapsułkach, ale mistrzostwo świata, które powstało w Omega Oleum Forte IQ, jest niedościgłe. I teraz proszę pamiętać, że omega-3 wykazują bardzo silną aktywność przeciwzapalną, dzięki czemu w bardzo wielu różnych sytuacjach stosuje się suplementację omega-3. Zarówno w chorobach układu krążenia, w chorobach nowotworowych, w depresji, jak również w atopowym zapaleniu skóry, czyli wewnętrzne odżywianie naszego organizmu. Teraz przypomnę Państwu, dlaczego tak bardzo jestem za tranem i dlaczego tak bardzo jestem za omega-3 z sardeli peruwiańskiej, niewielkiej rybki, która sobie żyje gdzieś tam w oceanie spokojnym, tak? Pływa sobie tam w ciepłych wodach oceanicznych i z niej produkowany jest nasz tran, nasz omega-3, omega oleum forte IQ. Dlatego, że tam jest gigantyczna ilość kwasów omega-3, natomiast tam nie ma omega-6. No dobrze, to mogą być niewielkie ilości, ale proporcja, która jest taka, że jeżeli weźmiecie Państwo sobie olej roślinny jakikolwiek, to w oleju roślinnym występuje bardzo dużo omega-6. Omega-6 działa odwrotnie do omegi-3, zwiększając ryzyko zakrzepowe i stymulując wydzielanie związków o działaniu prozapalnym. A więc omega-6 to nic dobrego. Omega-3 ratuje nam życie i poprawia funkcjonowanie całego organizmu. Pamiętajcie o tym. Zatem jeżeli ktokolwiek Państwu będzie mówił, że najwspanialszym sposobem leczenia i odżywiania mózgu jest picie olejów roślinnych, no to ja się, szanowni Państwo, z tym nie zgadzam. Trzeba naprawdę potrafić wiedzieć, który olej, i to świeży olej tłoczony, można zastosować, żeby on chociaż trochę próbował doścignąć prawdziwy, czysty olej z ryb, który według mnie jest wzorcem kwasów omega-3, a nie oleje roślinne. Jeszcze kilka takich ważnych rzeczy. Smażone ryby są przepyszne. Słuchajcie, ale niestety zawierają niewielką ilość kwasów omega-3. Kwasy omega-3 są niszczone, utleniane w procesie, w którym występuje wysoka temperatura. Zatem jeżeli chcecie Państwo skorzystać z tych dobrodziejstw omega-3, to śledzie marynowane są fajnym rozwiązaniem, albo suplementacja omega-3 oleum forte IQ. Bo jeżeli usmażycie sobie zębacza, morszczuka albo dorsza, to tam będzie omega-3, ale jego ilość nie będzie aż taka duża. Niemniej, szanowni Państwo, proszę pamiętać, że dieta śródziemnomorska jest jedną z trzech sposobów żywienia, jedną z trzech diet, które ja rekomenduję. W diecie śródziemnomorskiej
Oczywiście unikamy zboża, unikamy węglowodanów, a więc nie zachowujemy się tak jak Włosi i nie idziemy rano do kawiarni i nie zjadamy dużej ilości słodyczy, popijając to kawą. Niestety nie jest to najzdrowsze. Natomiast zastosowanie tej diety śródziemnomorskiej, kiedy na talerzu są zawsze warzywa i ryby, szczególnie owoce morza, gdzieś tam delikatnie tylko na parze przygotowane, czy nawet, słuchajcie, w dłużej przechowywane gdzieś tam w takiej temperaturze, która nie niszczy omega-3, tak jak pani Paulina wspomina, to jest bardzo ważny element, niezbędny nam do naszego zdrowia. Tak? Pomijając wszystkie tam elementy, że część z tych kwasów omega-3 zostanie zniszczona. Słuchajcie, ilość kwasów omega-3 w rybach i w owocach morza jest tak duża, ich wpływ jest tak wspaniały, że jeżeli weźmiemy do tego wspaniałe blanszowane warzywa i przepijemy to czerwonym winem, to słuchajcie, czy jest coś bardziej zdrowego? A jak to wszystko jeszcze zrobimy w przepięknej, słonecznej Grecji, słuchajcie, no to nic tylko cieszyć się życiem. Także zapamiętajcie, szanowni państwo, kwasy omega-3 są bezcenne i należą do jednych z najważniejszych preparatów, a moim zdaniem leczniczych, tak, i suplementów na świecie. Dieta jest tutaj, szanowni państwo, ewidentnie lekarstwem. Jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, bo jak się przegląda, już tutaj nie cytowałem tych badań, które są, ale pod tymi slajdami, które państwo widzicie, pod tymi teoriami i informacjami, to nie jest na takiej zasadzie, że ja sobie gdzieś to wyssałem z głowy, tylko przygotowując te slajdy i materiały, zawsze gdzieś tam w zanadrzu mam publikacje, które stanowią podstawę danego twierdzenia. I słuchajcie, warto pamiętać o tym, że osoby aktywne uprawiające sporty kontaktowe mogą być narażone na uszkodzenia mózgu. W związku z tym częste takie, no niestety, sporty walki i tak dalej mogą powodować uszkodzenia mózgu i niszczenie komórek nerwowych. W związku z tym wyobraźcie sobie, że zrobiono badanie, no i podzielono na dwie grupy tych, które poddano badaniu, i jedna grupa dostała duże ilości kwasów omega-3, właśnie osób aktywnych w sportach kontaktowych, a druga grupa nie dostała tych dużych dawek. No efekty były wspaniałe. Okazało się, że podawanie kwasów omega-3 znacząco zmniejsza prawdopodobieństwo uszkodzenia mózgu w sportach kontaktowych. Więc jak macie kogoś, kto, jakby to powiedzieć kolokwialnie, lubi się tłuc na ringu albo ma jakieś inne upodobania sportowe, które powodują, że no niestety obrywa ta głowa, to musi sobie tego omega-3 w dużych dawkach niestety suplementować i jest jakaś szansa, że jego mózg przetrwa tą jego pasję. Omega-3 może być również stosowane w dużych dawkach w depresji, w schizofrenii. Tak? Zobaczcie, gdzieś tam te neuroprzekaźniki, praca układu nerwowego, połączenia międzyneuronalne lepiej działają, kiedy suplementujemy kwasy omega-3. No i myślę, że dla państwa żadne odkrycie, tylko przypomnienie, że omega-3 chroni nasz mózg przed starzeniem. No i dochodzimy do moich ukochanych ziół, ekstraktów roślin, które możemy stosować w mieszankach w Nature Day. I OptiMind jest taką mieszanką, takim suplementem, który wspomaga zdolność koncentracji, uczenia się, aktywność poznawczą i umysłową. Czyli jest idealny dla studentów w trakcie sesji, albo nawet troszkę wcześniej powinni zacząć je konsumować. Ale jest również wspaniały dla osób, które na przykład mają problemy z koncentracją albo ze względu na swój wiek, różne problemy zdrowotne, czy nawet, słuchajcie, miażdżyce tętnic, mają utrudniony przepływ mózgowy. Tak, utrudniony przepływ mózgowy powoduje niedokrwienie komórek nerwowych,
a w konsekwencji niedotlenienie tych komórek nerwowych, no i one słabiej funkcjonują. Także kilka roślin, zawsze możecie Państwo wrócić, proszę pamiętać, że jest wywarka roślin połączona z chorobami na stronie Naturday. Jest wyszukiwarka ziół, korzystajcie z niej. Tam jest również OptiMind i te procesy poznawcze, zaburzone, demencja i tak dalej. Tam również znajdziecie rekomendowane mieszanki suplementów, które możecie sobie stosować. Czyli mamy bazylię uświęconą, która właśnie poprawia krążenie mózgowe. Nie wiem, czy warto to przypominać, ale nie wiem, jak ktoś z Państwa kiedykolwiek przysnął na swojej ręce, tak? Budzi się i nagle czuje, albo właściwie nie czuje swojej ręki, dlatego że tak nieszczęśliwie się położył, że ucisnął którąś z tętnic zaopatrującą rękę i tak naprawdę przez moment w ogóle nie czujemy tej ręki. Później ta krew napływa do tej ręki, pojawiają się te igiełki takie i to bardzo boli. To słuchajcie, komórki mózgowe również cierpią w momencie niedotlenienia. Zresztą, cóż będę Państwu mówił? Śmierć mózgu to jest śmierć najczęściej spowodowana właśnie zaburzeniem krążenia, czyli zatrzymanie akcji serca powoduje zatrzymanie przepływu mózgowego i nawet zdarzają się takie sytuacje, że serce później jeszcze pracuje, że udaje nam się przywrócić rytm pracy tego serca, ale mózg już był niedotleniony i obumiera. Czyli prawidłowe krążenie krwi w mózgu i dotlenienie tego mózgu jest jednym z podstawowych elementów jego funkcjonowania. I między innymi bazylia uświęcona pomaga nam w tym, właśnie poprawiając krążenie. Zresztą zobaczycie Państwo, że większość substancji zawartych w mieszance OptiMind to są rośliny, które koncentrują się na poprawie funkcjonowania mózgu w oparciu o poprawę mikrokrążenia. A w konsekwencji poprawa mikrokrążenia i poprawa metabolizmu komórek mózgowych, ich lepsze odżywienie daje taki efekt jak bakopa monieri, bakopa drobnolistra, która pomaga nam utrzymać dobre zdolności poznawcze i pamięć. Tak? Opóźnia proces starzenia mózgu. To jest bardzo ważne, czyli wspiera pamięć, krótko i długoterminowo. Jest różeniec górski, który pomaga nam również, to jest jeden z adaptogenów oczywiście, on działa na, jakby na cały nasz organizm, ale proszę zwrócić uwagę, że on pomaga nam w koncentracji, pobudza naszą percepcję i tutaj jest również ten mechanizm poprawy krążenia związany z poprawą wydolności mózgu, tak? Czyli wspomaga utrzymanie optymalnej aktywności poznawczej. Różeniec górski, ale też będzie wpływał na cały nasz organizm. Czyli zobaczcie, mieszanka, która nie tylko będzie poprawiała, wspierała krążenie mózgowe, ale również osoba, która będzie stosowała OptiMind, będzie mogła liczyć na to, że jakby w całości, holistycznie, ten nasz organizm będzie lepiej funkcjonował, no bo ten nasz komputer, ten sterujący lepiej pracuje i lepiej steruje całym naszym organizmem. Myślę, że miłożom japoński nie muszę Państwu przypominać. Zachęcam do tego, żebyście Państwo również w swoich ogrodach go mieli. Jest przepiękny, zresztą ja czasem sobie też te listeczki miłożombu suszę i jakąś tam herbatkę sobie popijam. Herbatkę dla przyjemności, szanowni Państwo, dlatego że uważam, że stosowanie w dzisiejszych czasach herbatki jest sposobem na nawodnienie organizmu i takie bardzo łagodne, długoterminowe działanie. Natomiast jeżeli ktoś serio traktuje suplementację i chce osiągnąć efekt, to proszę pamiętać, że tutaj mamy do czynienia z ekstraktem suchym, bardzo mocnym ekstraktem, dziesięciokrotnie zagęszczonym. Tak? Czyli gdzie tam w herbatce do... Nie wiem ilukrotnie pewnie, herbatka jest gdzieś tak ze 100 razy słabsza od tego ekstraktu, który mamy tutaj, ekstraktu suchego, gdzie DER jest 10 do 1.
Kłącze krzyżownicy, no to jest słynne chińskie ziółko, słuchajcie, to tak, ziółko to w ogóle tak ambiwalentne odczucia, tak? I kojarzy nam się z takim rozrabiaką, a z drugiej strony zioło może kojarzyć się z czasami hipisów i marihuany, a my mówimy sobie o chińskich ziołach. Ale ostatnio miałem taką pacjentkę, która właśnie przedłożyła mi opakowania z dwóch preparatów chińskich, na których tymi robaczkami było coś napisane. I byłem w stanie w trakcie tej wizyty zobaczyć, co jest w składzie tych preparatów. No ale wziąłem od niej to opakowanie, zacząłem szukać, a w dzisiejszych czasach, słuchajcie, Google to potrafi nawet przetłumaczyć te chińskie robaczki. I bardzo często, szanowni państwo, my tak bardzo hołubimy i oczywiście z szacunkiem się do tego dołączam, chińską medycynę i zioła, ale proszę pamiętać, że bardzo dużo chińskich ziół, które się tam troszkę inaczej nazywały, to są zioła, które my w chwili obecnej po prostu stosujemy również w naszej europejskiej fitoterapii. I kłącze krzyżownicy zaczęło swoją karierę w medycynie chińskiej, ale słuchajcie, okazało się, że również medycyna tradycyjna zaczęła ją szanować. Przeprowadzono liczne badania naukowe, które potwierdzają jej pozytywny wpływ na układ nerwowy. I tutaj jedno słowo, neuroprotekcja. Tak naprawdę krzyżownica ma bardzo szerokie działanie w bardzo wielu różnych sytuacjach, tak? Przede wszystkim przeciwutleniające, czyli wspomaga przy okazji, nie tylko chroni nasz mózg, ale wspomaga również regenerację i różnicowanie się komórek mózgowych. Poprawia plastyczność neuronalną, wspiera regulację osi pod wzgórze przysadka nadnercza, czyli cały układ nie tylko neuroprzekaźników, ale układ sprzężeń zwrotnych hormonalnych, tak? I uwalnianie tych neuroprzekaźników w momencie, kiedy są nam potrzebne. No i coś, co szanowni państwo, proszę pamiętać jutro na śniadanko, czyli fosfatydylocholina z żółtka jaja kurzego, wspaniała lecytyna, bez której nasz mózg nie mógłby istnieć, tak? I tutaj jest również, tylko proszę pamiętać, że tutaj stosujemy zawsze te ekstrakty, zagęszczone ekstrakty, czyli wydobywamy z roślin, a w tym wypadku z żółtka jaja kurzego, to co jest z nich najcenniejsze, żebyśmy mieli w kapsułkach ten preparat w suplementacji. Szanowni państwo, zagadnienie nie najłatwiejsze, ale myślę, że warto sobie od czasu do czasu przypominać takie zagadnienia. Warto też, i tutaj zachęcam państwa, ćwiczyć mózg poprzez to, żeby dzielić się tą wiedzą z innymi. Pamiętacie, jak mówiłem, ucząc innych, sami uczymy się najlepiej. Dzielcie się tą wiedzą. Słuchajcie, mamy wspaniałe preparaty, mamy full spectrum CBD, mamy mieszankę OptiMind i mamy omega-3 z sardeli peruwiańskiej, jak państwo pamiętacie, stabilizowaną 100% naturalnym full spectrum olejem z rozmarynu. Więc no, nie ma sobie równych ten preparat. Tam są tokoferole również dodane, tak? Także warto tą wiedzę przekazywać. Jeżeli macie państwo jakiś problem z doborem mieszanek suplementa, to proszę pamiętać o tym, że jest wyszukiwarka, tak? Że jest wyszukiwarka, która jest na stronie Naturday i zachęcam do korzystania z tej wyszukiwarki, jak macie wątpliwości. Także na dzisiaj, szanowni państwo, bardzo serdecznie wszystkim państwu dziękuję za uwagę. Nasze dzisiejsze spotkanie opowiadało nam, jak dbać o zdrowie i sprawność mózgu. Życzę państwu zatem wspaniałej sprawności mózgu i miłego wieczoru. Do zobaczenia z osobami, z którymi będę miał przyjemność w środę spotkać się w Kaletach. No i za tydzień kolejny webinar, na który serdecznie zapraszam o godzinie 20:00. Bardzo państwu dziękuję.